Witam serdecznie. W tym filmie chciałbym pokazać mój problem, który już mam od roku, polegający na falowaniu obrotów po wyłączeniu się ssania. Można byłoby przypuszczać, że ssanie wyłącza się zbyt wcześnie lub coś w tym stylu. No ale sam nie wiem, w sumie komputer tym steruje. Próbowane już były wymieniać wszystkie elementy po kolei. Sonda lambda, EGR, nie wiem, próby tych resetów silnika, jakieś różne typu łączenie kabli z klem, świece były podmieniane, wszystko oryginalne, filtry, silniczek krokowy, czyszczenie przepustnicy, wymiana uszczelki pod przepustnicą, no już wszystko było robione. I problem dalej występuje. No i tak naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Przedstawię może, jak to wygląda. Na filmie proszę spojrzeć, może jakiś mózg wymyśli, co to jest. Ja jak na razie się poddaję. Proszę spojrzeć, zimny silnik rano, który dzisiaj mamy. Lipca 2011. O, nie pokazuje, ale okej. Musicie mi uwierzyć na oko, na słowo. Włączamy pierwszy raz silnik. O, 25 lipca 2011 rok. Włączymy kluczyk do stacyjki. Ok. I w tym momencie uruchomimy silnik. Jeszcze raz przypomnę, 16 stopni. W zimę, w lato jest to samo. Uruchamiam silnik i około 1,5 minuty ssania, a dopiero potem 2,5 minuty wahania się obrotów i nagle się stabilizuje. Tak jakby coś czekało, aż jakaś temperatura zostanie osiągnięta. Jeszcze nie wymieniałem czujników temperatury różnych, chociaż na komputerze wskazują poprawne wartości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kodów błędów żadnych nie ma. Może pokażę wskazanie komputera. Stopni i rośnie. I pewnie, jak rozumiem, powietrze zasysane 20 i rośnie. O, zaczyna powoli opadać, spójrzcie. Teraz zamiast zostać, tak faluje sobie i faluje. Może coś tu wskażemy, temperatury. Myślę, że głównie o to chodzi.
Falowanie obrotów jest zgodne i wręcz idealnie równe z falowaniem na wykresie sondy lambda. Ale mam teraz sondę lambda od kolegi z samochodu tego samego, który nie ma problemu z falowaniem obrotów i na jego sondzie jest tak samo jak na mojej, więc wykluczam sondę lambda. Używam jej już drugi dzień i nie ma najmniejszej poprawy, tak więc wykluczam też to, że silnik uczy się tych bloków i już powinien coś inaczej reagować, a jest ciągle tak samo, tak więc sonda lambda raczej nie. To idealnie równo wykres sondy lambda pokrywa się z wahaniami obrotów. Do góry wskazówka, na dół wskazówka, do góry wskazówka, na dół wskazówka. Do góry, na dół. No i jak na razie jeszcze nikt nie wymyślił, co to jest. No, zaczęły się stabilizować. Sprawdźmy, jak tutaj w temperaturach to wygląda. Przy 66 stopniach zaczęło się stabilizować. No i teraz niby już prawie chodzi równo. Nie do końca, ale jednak. No i czemu te falowanie ma miejsce? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Może okaże się ktoś, kto będzie wiedział, co to jest. To naprawdę dobrego browara postawię. Teraz mimo, że sonda lambda pracuje sobie jak pracuje, ale obroty chodzą równiutko. Czekam na jakieś sensowne odpowiedzi, może ktoś mi pomoże. Silnik to jest X16XL16 16-zaworowy 9.8 rocznik, Astra 5 rwiowa. No i w sumie tyle. Hatchback. Dzięki.